Dzień dobry. Dzisiaj bez aparatu, szybka akcja, która nie będzie taka szybka, bo pewnie spędzę tutaj parę godzin, ale dowiozłem żwiru. A dowiozłem żwiru dlatego, że mimo to, że wszędzie był sypany na grubo i pod szopą był wysypany bardzo niedawno, także jeszcze jest go tam pełno, to wszędzie indziej znika w oczach i wyłazi włóknina na wierzch, o, na przykład tutaj. I jak ona jest widoczna, to widzi ją też słonko i wtedy ją psuje i ona się siepie i mamy wszędzie plastik, a tego nie chcemy. No i też nie chcemy, żeby się siepała, bo była droga i ma tam być, a nie chwasty. Także tutaj misja dodatkowa, wygrabienie tych wszystkich liści z wierzchu. No i potem moje ulubione jeżdżenie taczką bez prawa jazdy. Także na dzisiaj to raczej będzie tyle. Przy okazji jeszcze zmoknę. I tak. Efekt końcowy na dzisiaj. Tu tak z górką, ale wtedy też było z górką. I się uklepało. Tylko teraz nie zrobiłem kółka. Tak jakoś. Tutaj trochę dosypałem jedną taczkę, bo też się ubiło pod drzwiami i wokół przyczepy poszła większość. To tak, tyle tutaj i reszta idzie na drogę, bo popadało, rozjeździli mi tu traktorami, sobie wożą drewno i traktorem tu przyjadą, a potem jak my tutaj jeździmy, to ciężko przejechać, to w takie dwie największe dziury nasypię tego i na parę miesięcy powinien być spokój. Dzień następny. No, dzisiaj już miałem jechać po gówno, bo wczoraj się podnieciłem filmem, który wrzuciła Naturalne i pokazała, ile ma gówna, a ja mam tak mało. Mówię, nie no, tak być nie będzie. Ja jestem królem gówna, a nie tam inni. Także już miałem jechać, ale zadzwonił telefon z lokalnego teatru. O dziwo, że są liście do podjęcia. Także pognałem tam, czy prędzej. Będzie jeszcze kilka takich transportów w tym roku, podobno. Także z tych przezroczystych worków wysypuję sobie na kompost. Te czarne na razie zostawię, bo jest tego dużo, więc chyba je tylko podziurawię i będą sobie tak leżeć. Zobaczę, chyba że dorobię jeszcze jakiś komór albo usypię pryzmę. Jak odpalę kosę, to pokoszę. No i dowiozę jeszcze tego obornika i wtedy będę patrzył, ile czego mam i czy to zmieszywać, czy sobie robić w tych worach ziemię liściową. Także to jest ten to be continued. No, to się nagadałem, to teraz trzeba to zrzucić. Tyle tego wyszło. Dziury porobione. A reszta rozsypana. Wszystko wyliczone. Jeszcze wiatr trochę zwieje się, będzie zgadzać. Tu sobie zrobiłem dywan. Dywan z liści, bo po gównie to tak się ślizgałem trochę. No, idę walczyć z tą kosą teraz.
kosa chciała ode mnie tylko nowe paliwo. Skusiłem sobie tutaj. Jutro jeszcze poprawię chyba, bo dzisiaj już nie miałem cierpliwości do tej żyłki. Dorzuciłem tutaj materiał. Teraz to już na pewno kompost będzie miał 1 000 000 stopni, nie ma innego wyjścia. Także na dzisiaj tyle roboty, a co będzie z tym dalej, to zobaczymy, co się jutro urodzi. Wiem, że to się wszystko wydaje jak zwykle chaotycznie. Coś tam zaczynam, coś nie kończę, coś tam ten, ale po prostu chodzi o to, że nauczyłem się już, że jak się coś pojawia, jakaś okazja, żeby coś podjąć, to trzeba jechać i brać. Bo jak się to przełoży raz czy dwa, to potem nie ma. A jak odłożę jakąś robotę o parę dni czy tam tygodni, to nic się nie stanie. No i oprócz tego też ADHD, co nie? Także tak. To będzie jutro, to zobaczymy. Dzień trzeci zmagań. Zanim przejdę do dzisiejszej misji, to chciałem się was o coś zapytać, coś pokazać. Patrzcie. To jest mój żywopłot, który ma już rok. To i to. To jest wierzba energetyczna. On jest wsadzony wzdłuż płotu, tam gdzie jest niżej, czyli jest bardziej podmokły. I tak, z tych powiedzmy sadzonek, to są takie patyczki. Przyjęło się dosłownie kilka. A kupiłem ze 100 czy 200 sztuk i właśnie zamówiłem kolejne 200. Nie za bardzo widziałem, jak te tutaj wyglądają, bo były po prostu zarośnięte. I powiecie, o, może to przez to, że były zachwaszczone i tak dalej. Nie do końca, bo te tutaj były wyściółkowane i plewione i nawet ich nie widzicie. Z tych wszystkich, co tutaj są, to tak ładnie przyjęły się 3 i jeszcze 2, 3, 4 przyjęły się średnio. Także tak, spytałem się tego gościa, co to sprzedaje, co ja mam z tym zrobić, żeby to mi się przyjęło, bo normalnie wierzba działa tak, że wsadzasz patyka w ziemię i czekasz i masz potem drzewo, tak? Filozofii wielkiej w tym nie ma. A on mówi, żeby poczekać, aż będzie chłodniej i powtykać w ziemię. No i ja mu mówię, że w tamtym roku zrobiłem tak samo i przyjęło się, no powiedziałem mu 20%, ale myślę, że to jest bardziej bliżej 5%. Także już jest zamówione, zapłacone. Nic więcej z niego nie wycisnę. Napiszcie coś mądrego, bo chciałbym, żeby to zaczęło rosnąć. Dzisiaj dla odmiany przywiozłem aparat, ale za to jest rozładowany, więc pewnie nagram wam tylko ten początek i to tyle. Na dzisiaj plany miałem zupełnie inne, ale tak jak wczoraj wykrakałem, jak jest okazja, to trzeba brać. Także dostałem propozycję, że mogę sobie zabrać gruz za darmo z załadunkiem, ile tylko chcę. Myślę, że jest tam tego z 10 ton, także będziemy to przywozić tutaj przed bramę, bo po prostu jak tylko popada,
czy deszcz, czy śnieg, czy cokolwiek i trawa jest mokra, to przy ruszaniu, przez to, że jest tutaj nierówno pod górkę, to trawa się ściąga, jak widać tutaj chyba. I każdy samochód po prostu mieli i no jest ciężko. Ja już tutaj dwa razy się bawiłem, żeby na pusto żukiem wyjechać. I raz pamiętam, jak przyczepkę przyciągałem, to innym samochodem tutaj paliłem laczka na tej trawie. Także będzie gruz, potem trochę piachu, będzie jakaś tam włóknina drogowa i na to przyjdzie jakiś tłuczeń czy coś, taki jakiś bardziej kulturalny, hashtag kiedyś, bo nie wiem, kiedy będzie na to kasa i w ogóle. Także tak, tutaj nie byłoby tak źle, ale panowie jak robili tą drogę, nie wiem, czy tu ją widać tutaj, bo już trochę zarosła, to nawalili gruzą na grubo, bardzo, na bogato. I jest ona dużo wyżej niż ta działka i działka sąsiada też. Także jakoś spróbujemy tutaj zrobić ten zjazd taki bardziej łagodny. No, dzisiaj będę mógł przeżywać jeszcze raz swoje zmagania sprzed roku, zwalenia tutaj kilofem w to wszystko, żeby ogrodzić przed działki. Sobie trochę ten gruzik porozłupuję gdzieniegdzie. Tak. Na dzisiaj to tyle. Jak widać, to na gruzu to są jakieś grosze. No. Jeszcze widzę, że parę razy będę musiał to przywieźć i chyba zabiorę im wszystko, co tam mają. Tutaj jak nie wiem kiedy, w którym etapie tego przedsięwzięcia to zrobić, może nawet najlepiej by było teraz. Tutaj wykopię taki płytki rowek, żeby woda sobie odpływała swobodnie wzdłuż tej siatki. Tyle co tutaj zostawiłem wolnego, to myślę, że taki szeroki, bo tam jak sypali na tą drogę, to tutaj tak jest taki dołek, tylko że zarośnięty, to on sobie będzie tutaj naturalnie dalej szedł. I och, chyba dzisiaj jeszcze nie będę po tym jeździł. I tu już jest trochę wyżej. Ja myślę, że zakończę go gdzieś tu w tej okolicy i może tutaj po swojej stronie płota, znaczy podlec dalej jest mój, bo sobie wciąłem bramę, bo nie jestem frajerem i nie chciałem, żeby ludzie musieli czekać, aż wysiądę, otworzę, wjadę. Także znam, że nie stracę zbyt wiele. Trzeba dobrze żyć z sąsiadami. No, to tu po tej stronie płota, że sobie wykopię jakieś też bajorko takich malutkich zbiorniczków wodnych. Nigdy za wiele, no ale to zobaczę, może po prostu ta woda tutaj nie będzie jej aż tyle i będzie mi tu nawadniać żywopłot jakoś tam. No, także ja już sobie zmokłem i myślę, że na dzisiaj będę się zawijał, bo jeszcze trzeba ładować towar na jutro i potem ciąg dalszy niedoli. Także siema, nara. A, pozytywny akcent na koniec. Wiatr zerwał kukiełkę, także ten. Dzisiaj nie przestraszałem się ani razu, że ktoś tam stoi się na mnie patrzy. No, to tyle. Dziękuję za uwagę i do widzenia.
No to już chyba wiecie, o co chodzi, że nie wymyślam. Teraz jest trochę gorzej niż zwykle, bo mam ponad 3 bary napite z tyłu w opony. Boże, takie rzeczy. No ale często bywa właśnie tak. Ale najpierw jak prawdziwy Polak, wczorajszy chleb z pasztetem. Bez tego to chuj nie robota.